Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, kolejny materiał na YouTubie i kolejny z serii Myślach Neuroterapeuta, ale dzisiaj, słuchajcie, połączymy sobie badanie jamy brzusznej z neurodynastyką, więc temat, który na pewno Wam się przyda w gabinecie, także miłego oglądania, jeżeli chcecie zobaczyć sobie, jak to robię w gabinecie. Proszę bardzo. Dobra, zróbmy, słuchajcie, w takim razie to, co było zapowiedziane i sprawdźmy sobie, jak my możemy łączyć E, właśnie badanie e, brzucha pod kątem właśnie palpacji, badania kwadrantów, ale z, właśnie z wykorzystaniem też e, testów i neuronystyki. Więc to będzie bardzo fajny miks, który możecie wykorzystać praktycznie u każdego z pacjentów, o ile oczywiście badacie obszar jamy brzusznej. A z racji tego, że przychodzi do nas cała masa osób, które mają problemy trzewne, skarżą się na wzdęcia, zaparcia, biegunki, zgagę, refluks, bolesne miesiączkowanie itd., czy jakieś inne uroginologiczne albo wiscerane problemy, no to ten brzuch się u nas w gabinecie pojawia często, tym bardziej, że cały cyndry brzuszny, czyli współpraca tej mięśni brzucha, krążopędziowego, miednicy będzie przekładała się na to, jak działają nasze nogi pod kątem hemodynamiki, jak działają napięciowo tak naprawdę obszar tułowia, kończyn górnych, bo przecież praca mięśni brzucha warunkuje tutaj pracę choćby łopatki, pracę łopatki warunkuje pracę stawu łopatkowego i tak dalej, więc ten brzuch jest naprawdę bardzo częstym fundamentem. I słuchajcie, e sp sprawdzamy sobie, pobawimy się troszeczkę palpacją, trochę właśnie e z testem przyskaźnik, być może jakimiś mięśniami e tutaj e właśnie uprzężniamy brzusznej, więc zacznijmy w ogóle sobie od tego, że możemy sobie sprawdzić, jak ten brzuszek w ogóle funkcjonuje. To jest taki element z protokołu, który my też robimy na masażu tkanek głębokich, ale co na innych szkoleniach, gdzie chwytamy sobie jedną ręką nad brzuchem, drugą ręką pod brzuchem, zatapiamy się w te tkanki i sprawdzamy sobie, czy to jest w ogóle miękkie, elastyczne czy jestem w stanie przesuwać to w jedną stronę, do jednego, boku do drugiego, do góry, do dołu, po przekątnej, czy w każdym kierunku ściska to się dobrze, w rotacji. Oczywiście u niektórych osób może być to bardziej problematyczne. Jeżeli macie osobę, która jest bardzo otyła, jest dużo brzuszna, jest nadmiar tkanki tłuszczowej, to czasami trzeba rzeczywiście wtopić się głębiej. No i rzeczywiście też niektórych technik być może nie da się zrobić u tych osób, albo będą one bardzo utrudnione i ciężko cokolwiek tam wyczuć. Tutaj oczywiście fajnie tu u Moniki się wszystko rusza. Trochę ten kierunek do głowowy jest problematyczny, ale zobaczymy sobie za chwilkę, jak to będzie. Wyglądało. Z kolejnych rzeczy możemy, słuchajcie, podzielić sobie brzuch na zasadzie badania kwadrantów. To już na naszym kanale to było na pewno robił to Maciek. Jak robicie choćby nasze szkolenia, one to tam też się to pojawiało, czy w na neurobarku ten obszar był sprawdzany, więc tutaj trzy, cztery wirtualne linie jedna pozioma od dolnych żeber, druga pozioma na wysokości kolców do przednich górnych i pionowa na wysokości klatki się pierwszego sutka i druga tak samo, co nam powoduje, że robi się pewnego rodzaju tutaj 9 pól do testowania. Ja każde te pole sobie sprawdzam powierzchownie, głęboko, czy jest miękko elastycznie, znowu tak powierzchownie, głęboko, miękko, elastycznie Ile dalej. Powierzchownie, głęboko. I każdy z tych dziewięciu pól sprawdzam sobie pod kątem elastyczności, pod kątem e, moich wrażeń palpacyjnych, odczuć pacjenta. Wszystko powinno być, o tu już widzimy się troszkę sztywniej. Tu trochę też, ale bardziej cały czas po stronie prawej. Tu jest lepiej. Ok. Oczywiście, słuchajcie, z palpacją to jest tak, że ona jest słowo trudna. tak? Im więcej czasu poświęcacie na nią, tym więcej jesteś w się sensie w stanie wyczuć. Natomiast e, można też sobie wykorzystać. Słuchajcie, mięśnienie wskaźnikowe do tego. Biorę sobie jakiś obszar, który działa. Trzymaj. Tak, znowu pojawiają się zginacze stawu ramionopodkowego. Nie jest to obszar, który u mnie działa rewelacyjnie, ale jest, jest nieźle. OK. I teraz ja sobie łączę trzymaj. Też odruch ucieczki. OK. Ja sobie łączę, wchodzę głębiej, sprawdzam. W porządku, nic się nie dzieje. Idę sobie tutaj. W porządku, tak. Trochę się wyprzedziłem, ale jest nieźle. Idę sobie tutaj. Też nieźle. Tutaj. Też sprężynuje. Tutaj sprężynuje. Tutaj. Ok. I coś tutaj się dzieje, tak. Czyli obszar prawy do biodrowy, do ewentualnej później pracy. Druga strona, czy znaczy środeczek sam lepiej, ale jak trochę idziemy sobie w prawo, byśmy poszli, to coś tutaj się dzieje. No jakby czujesz od razu, tak? Jest to dyskomfort dla ciebie? Nie. Nie, to nie jest duży dyskomfort, tak? Ale już widzimy, że tutaj coś mamy. Oczywiście, wiecie, możecie to łączyć, tak? Z inną palpacją, pod kątem oceny sprężowania miednicy. Strona lewa, prawa, tak? Zobaczmy, miednica, pamiętacie, jak taki amortyzatorek? Prowadzam kompresję po lewej stronie. Jest nieźle, sprężnuje. Trochę się spodziewał więcej ruchu tutaj, ale wracam sobie na prawą stronę. I tu już jest jakaś sztywność, tak? Więc ewidentnie ten obszar do pracy. Ja mogę tą kompresję wykonywać do ogonowo, mogę wykonywać ją do boku, mogę wykonywać ją luźno-luźno, do brzusznie. I widzimy, że rzeczywiście tutaj tych napięć mamy sporo, tak? Możemy sobie, wiecie, to sprawdzić, na przykład jeśli chodzi o. E, widzimy, że tutaj przy mięśni biodrowym, tak, tych napięć jest dość dużo, więc możemy sobie potem ten mięsień biodrowy, na przykład, ocenić, tak? Idę sobie do zgięcia. duże zgięcie, rozluźni się, odwiedzenie, rotacja zewnętrzna, utrzymaj tak nogę, nie pozwól tej nogi, wyprostować, trzymaj. OK. I widzimy, że jest nieźle, tak? Trzymaj, działa, odruch ucieczki, trzymaj, ale ten mięsień jest hipertoniczny, tak? Możemy rozbić sobie to na czynniki pierwsze, wsuń troszeczkę do góry, tak? Gdzie na przykład wykonam sobie zgięcie, prosto kolanko, rotację zewnętrzną, utrzymam taką pozycję, nie pozwólć nogi opuścić. I widzimy, że o, tu jest troszeczkę problem. Tak? To jest dla mięśnia biodrowego bardziej. Więc widzimy, że tutaj już jakieś fajne punkty wyjścia do tego, żeby sobie z tym obszarem popracować. Uwaga, jeżeli taka praca się podoba i chciałbym nauczyć się tego i jeszcze więcej, zdecydowanie więcej, to wiosenna edycja. Kurs Norskiej terapia Warszawa, Kraków. Jeżeli nie wiosna, to możliwość dopiero będzie jesienna 2024, więc po co czekać? Link w opisie. Do zobaczenia na sali. Jeśli chodzi o brzuszność, no słuchajcie, możemy też użyć sobie pępka do tego, żeby sobie sprawdzić. Jeśli chodzi o temat pępka, możemy sobie sprawdzać jego elastyczność. Najczęściej staramy się, wiecie, lekko położyć sobie kciuka czy palec wskazujący i sobie tym kciukiem troszeczkę poprzesłać w różne kierunki. Nie wszyscy ludzie to lubią. Być może jest to też Punkt wyjścia do terapii, dlatego że być może jest tam jakby podwyższony sygnał mięśniowy pod kątem jakichś problemów, nie wiem, pooperacyjnych, napięciowych, zotrzebnościenną. Ja mam na to też jest bardzo fajny obszar kumulacji różnych stresorów emocjonalnych, więc być może jest jakiś problem emocjonalny, przez to ten pacjent, no nie jest w stanie stolorować dotyku w obszarze brzucha, a już na margines w obszarze pępka. I z takimi ludźmi też się spotykałem, że jak na kursie pokazywaliśmy na przykład takie techniki, to już i po nie mogli nawet na to patrzeć, tak, jak jest to wykonywane na innych ludziach. Sprawdzimy, słuchajcie sobie ten pępek, jakoś rusza w stronę lewą, do góry. Tutaj jak pracuję sobie, to wykorzystuję, myślę sobie w kategoriach takiego zegara, tak? Gdzie mamy godzinę dwunastą, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i tak dalej, tak? Więc z każdą z tych godzin sprawdzam. Oj, tu jest restrykcja. I teraz, słuchajcie, zasady są takie, że już Wam tłumaczę dokładnie. Jeżeli masz mamy dużo napięcia w tym obszarze, to głównie kierunki przeciw, na stronie przeciwnej, tak? Że jak ciągną pierwsza, druga, trzecia godzina, a te restrykcje są największe tutaj, to to będzie powodowało właśnie dyskomfort, zaburzenie. Dużo osób przy takiej pracy e, bardzo intensywnie odczuwa to, więc zobaczcie, ciągnę sobie z godziny dziewiątej, trzyma, nic się nie dzieje, ale już wchodzę tutaj w obszar godziny siódmej, e, ósmej. Okej, okay. i tutaj już trzymam rękę jest to trudne do utrzymania. Puszczam, trzymam rękę, nie ma problemu. Więc znowu kolejna wskazówka na to, żeby z tym obszarem sobie popracować. I jak to się mówi, e, czasami długo powtarzane diagnostyka se się trapią. I tak, słuchajcie, w tym przypadku moglibyśmy zrobić, bo nawet e, wykorzystanie pępka tak, do pracy z tym obszarem byłoby o tyle fajnie, że mógłbym sobie w ten najbardziej restrykcyjny kierunek pójść. Ok, czyli już możemy że obciążam tę tkankę poprawiam jakby jej adaptację jej elastyczne w kierunkach restrykcyjnych czyli wykorzystam tak zwaną technikę bezpośrednią ale drugą ręką też mogę sobie zaaplikować i wsunąć się pod talerz w kierunku pępka i razem te ręce właśnie prawie elastyczne w kierunkach najbardziej restrykcyjnych tak i to już jest jednocześnie badanie które staje się terapią i w ten sposób moglibyśmy popracować. Oczywiście, jak znacie dobrze zasady narstyki, to można byłoby sobie sprawdzić, czy oby na pewno to jest idealna technika, jak wygląda to jest podwójna lokacja terapeutycznej i tak dalej, ale jeżeli wskazuje na to dużo e, rzeczy, że ten obszar dysfunkcyjny pod kątem sztywności, palpacji, niewydolności mięśni, zaburzeń toniczności mięśniowej tutaj badanie przy kwadrantach, badanie poprzez pępek i tak dalej, to jest naprawdę duża szansa, że ten obszar nam fajne efekty terapeutyczne więc wtapiam się, wybieram i oczywiście pacjenta też mogę prosić o spokojny oddech w mojej ręce, na wydechu pociągam jeszcze bardziej sobie z tym oddechem, współpracuję tutaj dobra Oczywiście super techniką jest wykorzystanie na przykład kończyny dolnej. tak? To akurat technika, która być może już się gdzieś pojawiła, bo bardzo ją lubię. Kiedy pacjent ma zgiętą nogę, ja się zatapiam w miejscu, gdzie rzeczywiście mi się wychomowało przy badaniu kwadrantów, dokładnie ten obszar, zatapiam się, idę w kierunku pępka i proszę pacjenta o wyprost kończyny dolnej. Tak ślizga sobie skarpetkę po leżance i to daje też często tak spore ciągnięcie, powolny powrót, tak? wróć sobie z powrotem. OK? Dobra, i ja znowu zahaczam się, i to jest jedna z technik, którą pacjentowi bardzo często daję do domu, tak? Oczywiście, jak już on wiem, że e palpuje spowodnie, nie wsycha tych rąk na siłę, rozluźni się. Gdzie możemy sobie to tak samodzielnie zrobić, tak? bo marączkami na przykład. Zatapiam się tutaj, zegnij sobie nóżki. Jak zegniemy nóżki, jesteśmy w stanie wejść do tkanki, zatapiamy się, ciągniesz w kierunku bardzo przeciwnego. OK? Ręce rozluźnione, mało napięcia i powoli sobie prostujesz. Tak? Staramy się nie unosić tej nogi do góry, tylko ślizgamy sobie po leżance, raczej nawet dociskamy do leżanki, żeby zaktować grupę kulszowo ogniową, co spowoduje, że oczywiście te zginacze nie będą pracowały. Więc słuchajcie, bardzo fajne wykorzystanie, bardzo fajne wykorzystanie z klasycznego, prostego, najprostszego badania brzusznej z wykorzystaniem wskaźnika i być może mięśni powiązanych, bo wiedzieć, wyjdzie wam obszar, że dysfunkcjonuje strona lewa. Zbadajcie sobie mięśnie brzucha po tej stronie, wyjdzie prawa, zbadajcie mięśnie brzucha, wyjdą wam dolne kwadranty, zbadajcie sobie mięśnie zginacza stawodrowego, tak, biodrow zędziowym, wyjdzie wam gdzieś ten obszar, ocencie sobie dno miednicy. bok będzie bardziej problematyczny, zobaczcie sobie czworoboszy lędźwi i w ten sposób można sprawdzić, oczywiście można to rozbudować, tak, że wychodzi wam obszar żołądka zbadajcie mięśnie, które są z tym żołądkiem powiązane. Przykładowo zginacze szyi. Wychodzi wam obszar wątroby. Zbadajcie sobie obszar kompleksu barkowego i mięśnie na przykład, bocznych. W ten sposób możemy rozbudować. Jak wychodzi wam obszar zestawki kręcznych kotniczych. Zbadajcie brzucha i mięśnie dla lita grubego, typu grupa kulszowo-goleniowa. Przykładowo i na przerwie szerokiej, więc można fajnie sobie rozbudować o tak zwane mięsie powiązane z narządem, jeżeli wiemy, gdzie tych narządów spodziewać się i znamy takie proste zasady, które na przykład mówimy też na nicie pod kątem właśnie tych mięśni powiązanych. I to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Ci się podobało, subskrypcja, like i komentarz. Komentarz, co byś chciał obejrzeć w kolejnych filmach, jakie tematy Cię interesują. I oczywiście z naszym zespołem postaramy się tworzyć to, co sprawia Ci największą frajdę i to, co sprawia, że nasze efekty praktyczne są najlepsze i mamy rzeczywiście fan z naszej pracy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.